Tak, słucham? Dzień dobry, mój mąż już zjeżdża samochodem tam na dół do pana. Właśnie, właśnie schodzi, bo teraz sprawdziliśmy, kiedy pan będzie, bo nie chciał tam od samego początku stać, także już jedzie, on będzie pół minutki, bo to tylko zjechać z górki. Do zobaczenia. Już, no już mama musiała to załatwić. Krzyś zjechał na dół i będzie wjeżdżał teraz na lawetę samochodem, no i auto pojedzie, tak będziemy gdzieś za półtorej godziny dzwonić do ponownie na asystans, żeby załatwić to auto zastępcze. Powiem wam, że jak na razie super opcja i mega szybko to wszystko zostało załatwione, bo już jest, już tam pan czeka i ładuje i jedzie, także akcja, reakcja, rewelacyjne to ubezpieczenie. Wiadomo, że trzeba było za ten asystans i superior z tym autem dopłacić. Myśmy się zdecydowali na tą dopłatę odnośnie tego auta zastępczego ze względu na Mikołaja. Bo jednak z dzieckiem lepiej ten samochód mieć, bo wiecie, są różne sytuacje. I dlatego to było dla nas po prostu zdecydowanie bardziej wygodne, bezpieczne. Przy dziecku jest to zdecydowanie wygodniejsze, bezpieczne i wiecie, takie uspokajające. A my po prostu, no mamy takie szczęście, że na tej lawecie lądujemy dość sporo i kiedyś takie ubezpieczenie uratowało nam życie, bo pewnie są tutaj nowe osoby, ale auto zawiodło nas nad morzem, a my jesteśmy z gór. To było 600 km, 740 dokładnie, żeby dojechać w to miejsce, które potrzebowaliśmy i wiadomo, to się nie liczy po prostej, tylko po drogach. Więc 740 km, mieliśmy asystans na 600 km i dopłacaliśmy tylko 140 km, czyli to tam chyba jest 2 zł za kilometr, no różnie, tak było kiedyś, no teraz nie mam pojęcia. I powiedzieliśmy, że kurde, to jest nasz must have. Dlaczego wzięliśmy pierwszy raz tą lawetę? Bo kiedyś zawiódł nas samochód, w sumie ten sam, który wracał z nadmorza na lawecie, w Zakopanem. I całość musieliśmy załatwiać sami, wiecie, szukać przez internet lawety, a to było 10 lat temu, jak nie 12. I wiecie, to było takie wszystko dość trudne. Jeszcze nie daj Bóg, jak ci się skończy pakiet internetowy i tak dalej, to już w ogóle katastrofa. I płaciliśmy za całą lawetę z Zakopanego do mechanika i wyszło to bardzo dużo. Mało, że koszt naprawy był spory, to jeszcze dodatkowo właśnie ta laweta. I od tego czasu powiedzieliśmy, że nie, może się nie przydać, ale w razie czego lepiej, żeby była. Więc jeżeli kupujecie tam ubezpieczenie sobie samochodu, to zwróćcie sobie uwagę, czy może będziecie chcieli, no ja nie namawiam, absolutnie, na pakiet asystans taki właśnie z holowaniem i to holowanie też obowiązuje w Unii Europejskiej, wiecie, poza granicami, bo czasami się jedzie na przykład do Zakopanego przez Słowację bodajże, czy tam jechaliśmy do Austrii i tak dalej, no nie, no to fajnie jest mieć, że to nie obowiązuje tylko i wyłącznie w Polsce, ale też za granicą, szczególnie jeżeli gdzieś tam jeździcie w inne miejsca niż Polska, tak? Mikołaj był dzisiaj na Polku, był dzisiaj na Polku. No, więc będziemy was na bieżąco informować. Jak tylko załatwimy sprawę lawety, to będziemy dzwonić po samochód. Zobaczymy, skąd będzie ten samochód, co to będzie za samochód, czy będzie to taki sam samochód, jak mamy teraz. Bo myśmy wam mówili wcześniej, że teraz już nie ma zimy, więc nie mamy takiego ciśnienia. Natomiast do nas jest dość trudny podjazd i musimy mieć 4x4, więc nie wiem, jakby to było zimą. Czy dostalibyśmy na przykład auto tego samego rodzaju, który też jest takim jakby trochę jeepem, SUV-em. Czy dostaniemy jakąś osobówkę małą, no zobaczymy, wszystko wam pokażemy. Natomiast na ten moment to nasze ubezpieczenie rewelacyjne po prostu. Nawet nie wiem, z czego ono jest. Krzyś to tam wie, ale no, sztos. Zgłaszamy się trochę później, tak? Tak. Bądź. No ja już oddałem samochód, właśnie wracam do domu. No, pan go tam ładuje, mam nadzieję, że dojedzie bezpieczny. Martwi się o niego trochę, ale pan wyglądał na w porządku faceta, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja właśnie dzwoniłam odnośnie samochodu zastępczego. Po prostu kocham nasze ubezpieczenie, które wzięliśmy tak trochę, wiesz, w zapasie, no nie?
Tak, w rezerwie. Bo to nie jest ubezpieczenie, które masz tam zwykle, no nie, że tylko OC i AC, tak, ale takie rozszerzone ubezpieczenie, które kosztowało tam, nie wiem, 250 zł czy coś tak, takiego. Dodatkowo. Dodatkowo rocznie, no nie? Tak. Ale na takie różne wypadki i my tam mamy to 600 km holowania. No tak, już ponad 200 zł zapłacilibyśmy za samo holowanie. Tak, 600 km w roku holowania i plus auto zastępcze albo hotel, w zależności jakbyśmy gdzie to się stanie, tak, co się tam będzie działo, no nie? Więc wszystko jest rewelacja. Do 4 godzin ma zostać podstawiony samochód zastępczy. Co jest dla mnie szalone. Nie, to jest dla mnie też szalone, no bo z samochodem zastępczym jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji, że go potrzebowaliśmy i to jest pierwszy raz, że będą nam go podstawiać. Najlepsze jest to, że dostaliśmy informację, że to ma być samochód podobnej klasy, czyli mały SUV, tak jak my mamy. Powiedział, że jeszcze nam się pan z tego tłumaczył, że on nie wie, jakie jest wyposażenie, że tego nie, ale to jest w umowie zawarte, jakby ktoś kiedyś miał do tego problem. A my w ogóle się cieszymy, nawet jakby... Że będziemy mogli z Mikołajem gdzieś podjechać. Tak, nawet jakby mi dali jakiekolwiek auto, to ja bym się cieszyła, że nie jestem uziemiona. Tłumaczył się też z tego, że nie wie, czy to będzie skrzynia automatyczna, czy manualna i coś tam. No rewelacja po prostu, rewelacja. Teraz czekamy po prostu na informacje od... Już chyba tego, wypożyczalni. Wypożyczalni, tak, bo auto będzie z wypożyczalni. Tak. To nie jest jakby od nich tam z ubezpieczyciela, tak, tylko z wypożyczalni najbliższej, jaką tutaj znamy. Tak, no i wiecie, to jest 200 zł. Wiadomo, że można wydać to 200 zł i nie wykorzystać go. Natomiast, tak jak mówię, samoholowanie plus jakby wypożyczenie samochodu to na dobę chyba jest gdzieś około 130 zł w zależności od auta. I ja mówię... Tak, ja mówię o takim samochodzie, wiecie, małej osobówce trzydrzwiowej, bo taki mieliśmy okazję wypożyczać kiedyś tam wcześniej i tyle, tylko to było z 5 lat temu, więc teraz nie wiem, jak wyglądają te ceny, więc na 10 dni, tylko pan tam jeszcze musi zadzwonić, na razie mamy informację, że dostaniemy go do piątku, bo pan tam musi zadzwonić, sprawdzić, ile potrwa naprawa i tak dalej, ale że naprawa będzie na pewno długa, bo powiedział nam, że może zmieszczą się w to 10 dni, no to na pewno auto z nami zostanie trochę dłużej. Pojeździmy może jakimś całkowicie innym samochodem, może stwierdzimy, że o, chcemy taki. Ja się tylko boję jednego. Czego? Że to będzie manualny, a ja się tak przyzwyczaiłem. No, to już jest mały pikuś. Jak tylko podstawią samochód dzisiaj, chociaż jeżeli mieliby go podstawiać, załóżmy koło 7 wieczorem, to wolę, żeby go podstawili jutro. Jeżeli do nas zadzwonią, powiedzą, że w ten sposób. Czekamy na telefon, tak, jak nam zadzwonią z wypożyczalni, no, tak, będziemy informować co i jak. Mikołaj informuje na bieżąco. Dobra, jestem na razie, wiecie, bardzo pozytywnie nastawiona do tego wszystkiego. Bleją. Krzyś zrobił kawę, także idziemy wypić sobie kawę. No i na spokojnie zostaje nam tylko i wyłącznie czekać. Ale rewelacyjne jest to, że załatwia to wszystko za nas ktoś. A nie, że my teraz musimy szukać dla weciarza, który tłumaczyć mu to wszystko i tak dalej. A tutaj nie było gadki. Po prostu tam dzwonię, mówię, gdzie ma być podstawione, gdzie ma być zawiezione. Potem dzwoni już laweta, wszystko dzieje się samo. A ja się niczym nie denerwuję i niczym nie stresuję. No po prostu rewelacja i kocham to ubezpieczenie, naprawdę. Przy Golfie już to mieliśmy 3 razy wykorzystywane, tak, nie? No ja właśnie mówiłam o tym wcześniej. I przy Golfie za każdym razem laweta była do godziny. Tak. Raz mieliśmy taką lawetę, że Golf jechał tylnymi kubeczkami normalnie i tylko przód mu podwiesili. W ogóle myśmy już przetestowali tyle lawet, że ja mam wrażenie, że ja mogłam o lawetach opowiadać, nie? Też mówiłam o tym samochodzie zastępczym, bo znaczy mówiłam też wcześniej, dlaczego wzięliśmy w ogóle ubezpieczenie z takim asystansem, no bo wtedy Golfa mieliśmy gdzieś tam, to było pod Zakopanem, gdzie musieliśmy, też chyba skrzynia biegu strzeliła. Skrzynia biegu strzeliła w Golfie. Tak. I to było, no, jak wracaliśmy z Zakopanego, właściwie tak, zepsuło nam się, jak dojechaliśmy z Zakopanego. Ano. No nie? Znaczy my generalnie, nieważne czy mamy automat czy manual, i tak zepsuje nam się skrzynia biegów. Ja nie wiem, czy to przypadkiem w nas nie tkwi problem, kochanie. No gdzieś tu problem jest. Smutne. Musimy to przeanalizować dzisiaj wieczorem. Przy jakimś głębszym, zdecydowanie, żebyśmy byli bardziej dla siebie łaskawi. Dobrze. No, tyle dobrego w tym wszystkim.
Naprawdę. Naprawdę, ja jestem póki co, znaczy jeszcze czekam na ten samochodnik, on tu dojedzie i tak dalej, wszystko super. Znaczy mi to jest obojętne, jaki on będzie, bo tak jak mówię, mógłby być taki najprostszy samochód osobowy. Tak, tak, nie mam w ogóle. Żeby tylko dało się poruszać. I fotelik wsadzić, no. No. Nie zależy mi na jakimś, nie wiadomo jakim samochodzie. Tak, ja nawet absolutnie nie miałam zamiaru gdzieś tam mówić, jaka to ma być klasa samochodu i tak dalej, bo my też tacy nie jesteśmy, że ja się będę wrzeszyć. Może jak ktoś jest przystosowywany do jakichś Mercedesów, które same jeżdżą i parkują, no to może potem mu tego brakować. Natomiast ja to się cieszę, że ma 4 kółka i nie trzeba napędzać na jak Flintstone. No. No jedyne, co bym chciał, żeby miał. Co? No? No. Jak już mam wymyślać. No. Czujniki parkowania te piszczące. Przód, tył. A no tak, no to tak, bo się boję o te samochody. Tylko to, no nie? Bo właściwie z tego korzystamy non stop. Tak, no bez tych czujników to ja takim dużym autem nie wyobrażam, bo osobówką inaczej, a tutaj ten zakres widoczności jest całkowicie inaczej w takich SUV-ach i te czujniki ratują budżet. Ja nie wiem, jak wygląda mini SUV, wiesz, jak wygląda mini SUV? No chyba jak nasz. A nie wiem. No może ten na przykład Nissan X-Trail, co mieliśmy do testowania kiedyś. To był olbrzymi. No to już jest SUV. To mi się wydaje. A tu mamy mini SUV, a Kugolinda to jest mini SUV. No przyjdę, jak tu przyjedzie, to powiem, o mini SUV. Trzeba sprawdzić w Google, żebyśmy się teraz... Okej, Google. Mini SUV. Oto kilka wyników. No Kugolinda jest większa niż to. Ale są też inne mini SUVy. Po prostu takiego... Żeś wybrał ty. No co, no może taki będzie żółty. Wygląda jak maluch. Wygląda jak ten taki... Słodki, taki babski. No będziesz prowadzić. To jest taki, wiesz, ale ten to nie smart... Ale to nie jest chyba smart SUV. Same małe. Same takie małe. A niech nie on nie gada, niech. Żartuję. No okej, okay, bo ja... Dobra, ja mówię, że ja jestem zbyt ufna. Nie ma znaczenia dla nas, jaki to będzie samochód, jak mówiłem wcześniej. Dla nas jest ważne to, że jesteśmy w stanie... Tylko żeby miał to i to, nie? Nie, no tylko... Nie, no żartuję. Tylko żeby dało się jeździć, no. Tak. Dobra, widzimy się, jak już dostaniemy informację, co z samochodem. Mamy dzień kolejny, dzień dobry. Hejo. My znowu całą trójką. Dotarł nam samochód zastępczy dopiero dziś. Tak, znaczy wczoraj miał być podstawiony. Ale lepiej nawet, żeby był podstawiony dzisiaj, bo miał być podstawiony wczoraj wieczorem, a i tak byśmy z niego nie skorzystali, więc a lepiej... jeden dzień mamy wycięty więcej. Po prostu, a tak mamy jeden dzień więcej. Także spoko, przyszedł praktycznie, ja myślałam na początku, że to też jest kuga, bo widziałam z góry relingi i tak dalej. Tak? Pojedziesz nowym samochodem? Chcesz fotelik zamontować. Słuchaj, ale wiesz, włosów lepiej nie jeść. I lepiej jak one zostają na głowie mamy. Mówię. No, puść. Puść. Co teraz jest w planach, skoro samochód mamy? To jesteśmy w stanie w końcu zawieźć te rzeczy, o których mówiliśmy chyba z 2 odcinki temu. Tak. Także będziemy to wszystko wkładać do samochodu. Podokładamy jeszcze kilka rzeczy, Krzyś pójdzie na strych, bo przypomnieliśmy sobie, że tam mamy kurtki, które mogą się przydać. Zmiana jest delikatna planów, ponieważ jedziemy do siedziby na Komi. Oni tam organizują zbiórkę rzeczy potrzebnych dla osób, które przyjadą tutaj do Bielska. Przede wszystkim dla dzieci, bo mają być ulokowane u sióstr zakonnych. Także tam jedziemy z kocami. Ja już sobie przygotowałam, spytałam, co jeszcze potrzeba, więc podjedziemy do Lidla dokupić kilka rzeczy. Spakujemy to w karton. Bierzemy też kosz Mojżesza, słuchajcie. Ja też pousuwałam z portali, gdzie miałam powystawiane jakieś rzeczy, pousuwałam te rzeczy i one pójdą do tych dzieciaczków. Kosz Mojżesza też między innymi tam jest, bo są też całkiem małe dzieci i fajnie będzie, jeżeli będą miały taką namiastkę łóżeczka i będzie po prostu wygodniej, bo sama wiem, ile to spokoju ducha też daje, więc wydaje mi się, że takie dodatkowe łóżeczko dla dziecka może się przydać. Zbieramy się, jedziemy wszyscy razem. No i mam nadzieję, że Mikołaj też będzie nastawiony na opcję pomocną. Mikołaj jest jednym z najmniejszych pomagaczy, bo oddał parę swoich ubranek. Tak, i paściaki zadowolony z tego tytułu. Jest dumny. Tak. Tak. No. Taki jesteś fajny chłopczyk. Mama jest dumna. No.
Więc tak to wszystko wygląda. Idę po jakieś pudełko, bo chyba łatwiej będzie to w jakimś kartonie zabrać. Co myślisz? Tak. Włożymy do bagażnika, tak. Wózek bierzemy? Tak. Znaczy dół, bo będzie w foteliku tak. Chyba, no nie? Dobrze. Zobacz, jaki tam jest w ogóle bagażnik, jakiej ale wielkości i tak dalej. Tak, muszę zamontować najpierw pierwsze co to fotelik. Włosy od tego musimy zacząć, bo jeszcze nie wiadomo, czy nie pojedzie mama sama. Dobrze, zgłaszamy się za chwilę.